10 lutego bieżącego roku w Łużnej zwołana została 20. nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Jej celem było podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Łużna na lata 2012-2022. O szczegółach opowiedział nam wójt gminy Kazimierz Krok. Pomiędzy powiatami tarnowskim oraz powiatem gorlickim oraz kilkoma gminami powiatu gorlickiego, jak również Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, zostało podpisane porozumienie partnerskie na temat złożenia wniosku o pozyskanie środków finansowych na tworzenie produktu turystycznego województwa małopolskiego, odcinek szlaku frontu z I wojny światowej. W tym porozumieniu partnerskim uczestniczy również gmina Łużna. Wartość całego wniosku to kwota około 8 milionów złotych, w tym środki unijne to kwota około 6 600 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o moją gminę Łużną, dotyczy ona odbudowy Gontyny na wzgórzu Łużna Pustki. Założona wartość odbudowy tej Gontyny to kwota 700 tysięcy złotych, w tym 175 tysięcy złotych byłyby środki wyłożone z budżetu gminy Łużna. We wstępnych projektach pomysłodawcy zamierzają nadać nowej Gontynie charakter wieży widokowej. Według słów starosty gorlickiego Mirosława Wędrychowicza, przychylna temu pomysłowi jest kierownik delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytku w Nowym Sączu, pani Krystyna Menio. Wójt Kazimierz Krok poczynił już starania celem przejęcia przez gminę od wojewody małopolskiego terenów cmentarza na wzgórzu Pustki. O swojej pomocy w dotarciu do źródłowych materiałów dotyczących dokumentacji spalonej Gontyny zapewnił również wójta konsul generalny Republiki Słowackiej. Odbudowa Gontyny i promocja pustek w znaczący sposób może przyczynić się do przybliżenia historii i wydarzeń związanych z największą w Małopolsce nekropolią z I wojny światowej.